Cześć, jestem Zadlena, a to mój kanał. Proszę o subskrypcję, zastawienie i jabłki w górę. Babciu, idź stąd, nie ma tu nic dla ciebie, szepnęła cicho, ale stanowczo pewna pracownica kawiarni, popychając staruszkę do wyjścia. Chciałam tylko kawy, filiżankę, mam pieniądze. Nie potrzebuję twoich pieniędzy, idź, mówię, stąd. Połykając łzy, Zofia poszła do wyjścia. Chciało się płakać nie dlatego, że nie pozwolili jej wypić kawy, nie z powodu obrażenia za wyrzucenie, nawet nie z powodu hamstwa dziewczyny, ale dlatego, że miała rację. Zofia była nauczycielką, a teraz żebrze. Czyli jako nauczycielka była do niczego. I złą matką i nikczemną babcią. Została sama, nikomu niepotrzebna, a nawet wszystkim przeszkadzająca. Wszędzie ją wyrzucano. Jak z tej zatłoczonej kawiarni. Do żadnego porządnego miejsca nawet by nie próbowała wejść. A tutaj to tylko prosta kawiarenka dla każdego przechodnia. Oprócz niej były nauczycielki, teraz wyrzucone na margines życia staruszki, które nie umarły na czas. A przecież kiedyś było wszystko. Zofia usiadła na ławce i zaczęła wspominać: Zofia, córeczko, jak dorośniesz, pójdziesz się uczyć, będziesz pracować, potem wyjdziesz za mąż, urodzisz dzieci. Tak mija nasze życie, nie zdążymy się obejrzeć, a już starość. Mamo, nie mów tak, ty nigdy dla mnie nie będziesz starą. Błagała Zofia przez łzy. Co ty, córeczko, nie płacz. Wszyscy kiedyś będziemy starzy. To niestraszne. Najstraszniejsze jest zostać samemu. Nawet zwierzęta nie mogą być same, starają się trzymać razem. Nie mówiąc już o człowieku, my ludzie zawsze potrzebujemy kogoś obok. Trzeba żyć godnie, córeczko, żeby w starości otaczali cię tylko kochani i bliscy ludzie. Będę się starać, pójdę się uczyć na nauczycielkę, tak jak ty, mamo, będę uczyć dzieci. Pomyśl, Zofia, to ciężka praca i duża odpowiedzialność. Dam radę, najpierw sama się nauczę, a potem wszystkie swoje wiadomości będę przekazywać dzieciom. Zofia po szkole dostała się na studia pedagogiczne i całkowicie pochłonęła się nauką. Siedziała przy stole, otoczona podręcznikami. Córeczko, widzę, że bardzo lubisz się uczyć. Mądrze, wiedza to dobrze chwaliła ją mama. Uczonemu człowiekowi życie jest ciekawsze. Poza mamą nie było nikogo, kto by pochwalił Zofię. Ojca dziewczyna prawie nie pamiętała. Mikołaj, ojciec Zofii, odszedł z życia bardzo wcześnie, a matka wychowywała Zofię sama. Do niej zalecali się wielu mężczyzn, ale nadzieja była wierna tylko jednemu i nie chciała wprowadzać do domu obcego mężczyzny. Mam córkę, nie wiadomo, jak ona to wszystko przyjmie. Nam we dwie dobrze, mówiła nadzieja. Zofia siedziała przy podręcznikach, nie odrywając się. Nie chodziła z przyjaciółkami na tańce, prawie z nikim się nie komunikowała. Jedynym jej zajęciem w tamtym czasie była tylko nauka. Zofia, może byś się trochę rozerwała, gdzieś poszła, a nie tylko głowę nauką zapychasz, mówiła jej mama. Mamo, podoba mi się. Nie chcę nigdzie iść, przyjdzie czas i pójdę, ale na pewno nie teraz. Nadzieje bardzo przerażało takie zachowanie córki. Nie chciała, aby z córki wyszła stara panna nauczycielka. Nie chcę, żebyś powtarzała moje życie. To dobrze, ale wszystko powinno być z umiarem. Chociażbyś poła z kimś na spacer, a tak ani przyjaciółek, ani przyjaciół, nikogo, tylko ja i podręczniki. Nie martw się, mam jeszcze czas. Ona jeszcze młoda, tak, najpierw trzeba się wykształcić. A potem egzaminy, obrona, instytut został za nią. Przed nią otwierało się nowe życie. Zofia znalazła pracę w szkole i zaczęły się monotonne dni powszednie. Teraz na pewno nie miała czasu na tańce, a tym bardziej na kawalerów. Rano wychodziła do pracy, i dopiero wieczorem zmęczona wracała do domu. Tak właśnie myślałam, kiedy z moją nauką się tarzałam, o sobie zupełnie zapomniałam. Trzeba wyjść za mąż, córeczko, inaczej zostaniesz starą panną. Nie śpieszę się. Ale ja się śpieszę, chcę się pobawić wnukami. Mamusiu, jeszcze zdążę. Ale nadzieja rozumiała, że z jej lekcjami i sprawdzaniem prac domowych Zofia teraz na pewno z nikim się nie zapozna. Nie miała gdzie się zapoznać. Czas mijał, a po dwóch latach nadzieja nagle zmarła. Zofia początkowo myślała, że nie przeżyje tej straty, bo mama była dla niej jedynym człowiekiem, który zastąpił jej wszystkich. Mama była dla niej i mamą, i przyjaciółką, i kamizelką, żeby w każdej chwili można było się wypłakać i wszystko opowiedzieć. Nadzieja miała ogromne doświadczenie w działalności pedagogicznej. Dawała swojej córce wiele rad. I mogły rozmawiać godzinami o niczym. Mamo, jak ja teraz bez ciebie będę? Jestem zupełnie sama. Dlaczego tak wcześnie? Co teraz będzie? Zofia płakała na ławce przy grobie matki. Ostatnio często tutaj przychodziła. Ale czas łagodzi ból, i Zofia całkowicie pochłonęła się pracą, aby choć na chwilę zapomnieć, odwracając myśli od matki. W kolektywie mieli do Zofii pozytywne nastawienie, ale często pytali, Zofia, dlaczego jesteś do tej pory sama? Co ci przeszkadza? Jesteś piękną, młodą kobietą, masz własne mieszkanie. Dlaczego? Widocznie jeszcze nie nadszedł czas. Łatwo odpowiadała Zofia. Bardzo spokojnie podchodziła do nietaktowności swoich kolegów. Może to nie przeznaczenie, być może jest mi pisane być samotną. Głupoty, ale ty sama oczywiście nic nie robisz. Pod leżącym kamieniem, jak wiadomo. Więc działaj i jak najszybciej. Ludmiła i co proponujesz? Krzyczeć. Żeby mnie ktoś poślubił. No widzisz, znów przesadzasz, po co krzyczeć? Po prostu czasami trzeba gdzieś wyjść do ludzi, a nie siedzieć ciągle w szkole albo w domu. Tak mi wszystko odpowiada. Nie potrzebuję tego. Koleżanki szeptały za plecami. Ale dziwna jakaś chce się dzieci, ale z czasem odstąpili od niej. W życiu było wszystko, myślała Zofia, i edukacja, i umiejętności pedagogiczne, i szacunek kolegów, uczniów i ich rodziców. Była rodzina, ukochany i kochający mąż, córka, udane dziecko, piękność i mądra. Zofia, kobieta stanowcza, zdecydowana, zawsze uważała się za głowę rodziny, chociaż głównym żywicielem był jej mąż. Ale charakter miał miękki. Poza tym kochał żonę, tylko to słyszała. Jak powiesz, Zofia, twoja wola, księżniczko Zofio. Dlaczego więc po jego śmierci wszystko zaczęło się tak gwałtownie walić? Ich małżeństwo było późne i możliwe, że gdyby Zofia nie spotkała Dmitrija, zostałaby typową starym panną nauczycielką. Dożyłaby swoich dni w samotnym pokoju lub mieszkaniu, obwieszonym zdjęciami byłych uczniów. Jakie to byłoby szczęście? No tak, 25 lat małżeńskiego szczęścia by y nie było, ale skąd miałaby wiedzieć o możliwości takiego szczęścia? Może by tęskniła za niespełnionym, ale we własnym domu. I nigdy by jej nie przyszło do głowy, że można ją wyrzucić z przydrożnej zajazdu. To znaczy nie przyszłoby jej do głowy, że mogłaby wejść do tego zajazdu. Miała już 30 lat, a on, Dmitrij, 27. On w ogóle był jakiś spóźniony. Ukończył uniwersytet dopiero tego lata. Mami synek, niedawno stracił mamę, taki zagubiony, nie, niebieskuki historyk, przyszedł do szkoły, gdzie ona już od pięciu lat uczyła. Od razu zauważyli się nawzajem. Ale czy taki mężczyzna mógłby zrobić pierwszy krok? Po prostu rozmawiali w szkole i z szkoły szli tą samą drogą. A potem było oświadczyny. Ale kto komu je złożył, trudno powiedzieć. Po prostu Dmitrij długo i nużąco z zacinaniem mówił jak im dobrze razem. Jak miał szczęście spotkać Zofię. I dobrze, by tak było zawsze. W końcu nie wytrzymała i powiedziała. Dobrze, Dmitri, zgadzam się zostać twoją żoną. Zatrzymał się, jak na słup wpadł, patrzył zdziwiony i jakby nawet przestraszony. Czy nie do tego zmierzasz? Jeśli nie, to przepraszam, weź to za żart. Nie, Zofia, Zofio, zgadzam się, to znaczy chciałem powiedzieć, że chcę złożyć propozycję, ale nie wiedziałem, jak, żebyś nie odmówiła. A więc oboje się zgadzamy. No to złożymy wniosek. I tak się pobrali. Nie, Dmitrij nie był takim mięczakiem, tym bardziej zawód zobowiązuje. Z uczniami trzeba być wymagającym i zdecydowanym, inaczej usiądą na głowie. Przechodząc obok gabinetu, historii. Zofia z przyjemnością i zdziwieniem słuchała głosu męża. W domu nie był taki. Zofia bardzo chciała córkę, lalkę i po dwóch latach się urodziła Maria. Dmitrij pomagał Zofii z dzieckiem, jak mógł. Sam zawijał i w nocy wstawał karmić dziecko. Zofia była mu za to bardzo wdzięczna. Córka rosła na dobrego i mądrego dziecka. Gdy poszła do przedszkola, Zofia wróciła do pracy. Maria zaczęła wcześniej czytać. Opiekunowie w przedszkolu przepowiadali jej świetlaną przyszłość. Była uosobieniem szczęścia. Właśnie takie dziecko, o jakim można tylko marzyć, radość i duma rodziców. Nie trzeba jej było zmuszać do robienia czegoś. Sama z radością i chęcią zajmowała się lekcjami, muzyką i gimnastyką. Szkołę skończyła z medalem, dostała się na studia. I zaczęły się problemy. Mówią małe dzieci, małe troski. Z małą Marią nie mieli żadnych kłopotów. Nawet raz nie chorowała. No, przeziębienie, no, stuczone kolano. Nic poważnego. Widocznie los odłożył wszystko na jej szczęście, bo zaraz po osiągnięciu pełnoletności wszystko poszło lawinowo. Odłożone na czas, gdy Zofia stanie się szczególnie bezradna. Na końcu drugiego roku studiów okazało się, że zdolna studentka, Maria, prawie nie pojawia się na uczelni. Co się dzieje. Surowo zapytała matka. Co, że mi się to znudziło, jasne. Dość tego dzieciństwa nie widziałam. Ani zabaw, ani rozrywek, nic. Z gimnastyki na muzykę, z muzyki na taniec, na plastykę, próby, koncerty. A po CEO. Chciałeś, żebym została artystką, sportowcem, malarką? Nie, wy, drodzy rodzice, przygotowaliście mi taką samą jak sobie, nudną ścieżkę nauczyciela. Wciśnęliście mnie do tego paskudnego gniazda, które nikomu nie jest potrzebne. Nie, nie pozwolę Wam odebrać mi młodości. Maria, mogłaś dostać się gdziekolwiek, co to znaczy wciśnęli. Mogłam, ale byłam jeszcze młoda. Wyobraziłam sobie, co mi w domu zrobią. Żeby pozbyć się Waszego marudzenia, byłam gotowa wykonać każdy rozkaz, nawet czyścić chodnik językiem. A teraz zajmuję się czymś innym. Teraz zostawcie mnie w spokoju. I zaczęło się normalne życie młodej dziewczyny, tak jak ona to rozumiała. Zacząłem palić, przychodzić do domu nietrzeźwy, przyprowadzać mężczyzn, zostawiać ich na noc. Rozmowa z Marią była bezcelowa i nawet straszna. Pewnego razu, gdy Zofia próbowała przypomnieć córce, że czas leci i nie wróci, zaczęła wykrzykiwać coś strasznego. No co, a ty, mamusiu, nie pamiętasz, ile miałaś lat, kiedy wyszłaś za mąż, w trzydzieści? A gdzie byłaś przed tym? No, nie mów, że się uczyłaś, pracowałaś, pewnie więcej się bawiłaś niż ja. Ile ich urodziłaś przed trzydziestką? Gdzie są? W domu dziecka? Czy od razu w toalecie je puszczasz? Po wysłuchaniu tego i zobaczeniu pobledłej żony Dmitrij wskazał córce drzwi. Idź i nie wracaj, dopóki nie dojdziesz do siebie. Pomyśl nad swoim zachowaniem i kiedy będziesz gotowa przeprosić. Wtedy zobaczymy, jak będziemy dalej żyć. Wydaje mi się, że dopiero teraz doszłam do siebie. Odejdę, oczywiście, nieznośnie żyć z wami. Wszystko pachnie stęchłym papierem i atramentem. Nienawidzę was, hipokryci. Odeszła. Rok nie było o niej żadnych wieści. Nawet trzeba było zgłosić poszukiwania. Bardzo się o nią martwię. Czy nie stało się coś złego? To nasza jedyna córka. Znajdziemy ją, nie martw się. To tak nam jest potrzebna. Poczuła wolność, i rodzice nie są potrzebni. Maria wróciła żywa i zdrowa. Powiedziała, że na stałe. Rodzice byli zadowoleni, bali się przestraszyć początkowo cichą córkę. Nie wtrącali się z pytaniami. I znowu by uciekła. Gdzie była, z kim? Wygląda strasznie, niechlujnie, zaniedbana. Nie przyklejaj się teraz do niej, niech odpocznie, wyśpi się. Wygląda jakoś nie najlepiej, kiwał głową Dmitrii. Tak, nie będę się wtrącać. Może sama będzie chciała się przyznać. Zmądrzała, pewnie. Trzeciego dnia Zofia zdecydowała się zapytać o plany. Maria odmachnęła, uderzyła się w brzuch. Ślepa jesteś, matko. Szósty miesiąc, jakie studia, praca. Niedługo będę rodzić to moja praca. Będziesz babcią. Kto jest ojcem i kim jest? Maria nie powiedziała. Możliwe, że sama nie wiedziała. Zofia znowu się ucieszyła. Będzie dziecko, pojawi się odpowiedzialność, troski, kłopoty. Ale wszystko to pojawiło się tylko u nich. Ponieważ przyszła matka nawet nie chciała się zapisać do poradni. Po co to potrzebne? Wszystko idzie dobrze. Kiedy się zacznie, zadzwonisz po karetkę, to wszystko. Urodzi się potwór, zostawię go tam, nic strasznego. Jak przerażali Zofię i Dmitrija te słowa: Jak możesz tak mówić? To twoje dziecko. Nosisz go pod sercem. I co z tego? Modlić się nad nim. Nie ten, to inny będzie. Jestem młoda, mogę każdego roku rodzić. Maria śmiała się w twarz rodzicom, widząc. Jak krępują się jej słowami. Nie rozumiem, Zofia, co się z nią dzieje. Może została urokowana? Zamieniono córkę. Przecież Maria nie mogła tak się zmienić. To po prostu niemożliwe. Coś dobrego musiało zostać to przecież potwór, jakiś monstrum. Po prostu się jej boję, rozumiesz? Rozumiem. Boję się i za nas, i za nią, i za tego nieszczęsnego malucha. Nie wiem, co robić. Wiem jedno, że do Marii już nie da się dotrzeć. Może to uda się dziecku? Macierzyństwo zmienia wszystko. Urodził się mały Aleksander. Nie potwór, a całkiem zdrowy, ładny chłopiec. Do niczego nie dotarł. Wróciwszy z porodówki, młoda matka położyła dziecko w przygotowanym łóżeczku i usiadła obok. A jedzenia nie kupiliście. Nie chcę karmić piersią. Tam zmuszali to bolało i było obrzydliwe i szkodliwe. Coś tam kupić. Mam, ile masz lat? O 56 nawet powinnaś iść na emeryturę. Więc idź, zajmij się wnukiem, a ja znajdę jakąś pracę. Zrozumiałam, to nie dla mnie. To po co rodziłaś Marię. Dla kogo? Nie, jeśli jesteście przeciwko, oddam go. Na pewno go nie potrzebuję. Jeszcze czego, żeby mój wnuk był w domu dziecka, kiedy mam siłę utrzymać rodzinę. Ale Zofia zrozumiała, że nie ma innego wyjścia. Wracała do domu i znajdowała dziecko chrapliwe od płaczu, głodne i mokre. A Maria albo leżała na łóżku, oglądając telewizję, albo w ogóle nie było jej w domu. Mam, nie mogę, MDLi mnie od pieluch i od tych krzyków. Tak od wszystkiego ucieknę z domu. Zabiorę go do domu dziecka, niech tam posiedzi do roku. Nauczy się chodzić, zabierzemy. Nie, składam wniosek o emeryturę, będę sama wychowywać wnuka. Zofia zaczęła załatwiać emeryturę. Co zrobić, musi stać się opiekunką wnuka, skoro nie udało jej się wychować normalnej córki. Gdy ostatecznie odeszła z pracy w środku roku szkolnego, Maria znów zniknęła. Tym razem nawet w milicji, jak z Dmitrijem złożyli zawiadomienie, podeszli do tego chłodno. Znowu uciekła. Wróci, co wy, córki swojej nie znacie. Wróci, będzie rodzić nowego wnuka. Wychodząc, usłyszeli, jak jeden policjant mówi do drugiego. Oto i nie pedagodzy. Pomyśl, czego oni nasze dzieci uczą, jeśli własne wychowali tak. Nie było co odpowiedzieć. Szli do domu, pchając przed sobą wózek z wnukiem, a w duszy u obojga była ciemność i zimno. Jak to się stało, Zofia, dlaczego? Gdzie popełniliśmy błąd? Nie rozumiem przecież wszystko było dla niej. Nigdy nie robiliśmy niczego wbrew jej woli, przecież sama wszystkiego chciała. Nie wiem, Dmitrij. Sam łamie sobie głowę, myślę, ale nie mogę zrozumieć. Policjant najwyraźniej, wiedział, co on mówi. Po dwóch latach Zofia otworzyła drzwi i zobaczyła nad ogromnym brzuchem duże, rozlane, prawie znajome oblicze. Cześć, mam! Wpuść mnie! Wróciłam. Maria, wejdź tylko cicho. Aleksander tam śpi, i ojciec śpi. Miał zawał, teraz jest na zwolnieniu. Za wcześnie na niego No, nie martw się wielu ma ich po dziesięć tych zawałów a ja, widzisz widzę. Kiedy? Za miesiąc, pewnie. No cóż, jesteśmy jak obcy, mogłabyś chociaż pocałować, posadzić przy stole. Co tam jeszcze zbłąkane córki dostają? Usiądź gdzie chcesz i rób, co chcesz. Nie poznaję cię, oto CEO. Nie jesteś moją, Marią, którą całowałam i kochałam. Po co przyszłaś, żeby urodzić, zostawić i znów uciec? Uciekłam. Więcej nie będę rodzić, będę wychowywać. Jak tam, Aleksander? Dobrze. U nas wszystko dobrze, Maria. Masz gdzie jechać. Nie musisz tu być. Boję się ciebie. Jesteś przy zdrowych zmysłach, matko. Jestem twoją córką. Oto twój wnuk. Wskazała na swój brzuch. Dokąd nas wyganiasz? Wróciłam, nazywa się do domu. Dziękuję, mam. Nie zaproponowałaś nawet wody i szklanki. Nie umyć się, nie odpocząć. Od razu za drzwi. Skrzywiła twarz w groteskowy sposób, szykując się do płaczu. No proszę, już krzyczysz. Ojca już obudziłaś. Zaraz syn się obudzi, będzie ciepłe przyjęcie i święto. Dmitrij wyszedł, blady i chudy. Maria. Tatusiu. Rzuciła się do niego brzuchata, niech lujna kobieta. Objęła go. Przynajmniej ty mnie przyjmiesz. Matka mnie goni. Nie jestem taka, nie jestem potrzebna. Tak, nie zarobiłam pieniędzy, niczego nie osiągnęłam i straciłam wszystko, co miałam. Ale jestem waszą córką i źle mi. Cicho, Maria, cicho. Nikt cię nie goni. Jesteś nasza, kochamy cię. Mama po prostu bardzo martwiła się przez te lata. Pomyśl, ile się działo. A jeszcze ja zachorowałem. No i przyjechałam, teraz będzie łatwiej. Wkrótce urodzę, a potem pójdę do pracy, a może nawet na studia. Mam dopiero 26 lat i wszystko będzie dobrze. Gdybyście wiedzieli, ile przeszłam, a teraz będziecie mogli spokojnie odpoczywać. No, pomagać z maluchami, a ja będę odkupywać swoje grzechy. Zobaczycie, jak będę się starać. Mamo, uwierz mi, kochana, nie odpychaj mnie, nie garć mną, przecież jestem twoją córką. Ojciec wydawał się wzruszony, uwierzył, nawet łzy mu się w oczach błyszczały. Choć może to było wynikiem słabości. Zofia jednak nie wierzyła ani na chwilę. Słowa, gesty, wszystko było tak nienaturalne i sztuczne. Ani grama w tym nie było jej Marii. I prawdy zamienionej. Może urodziłam bliźnięta. Zdała sobie sprawę, że myśl ta była absurdalna, ale co innego mogła pomyśleć? No, w czym był jej błąd w wychowywaniu córki? Chyba, że ktoś z przodków miał skłonności do takiego zachowania, i oto przez pokolenie wszystko przeszło na ich córkę. Maria, idź się umyj, zaraz coś przygotujemy. Uczte nie ucztę, nieucztę, ale i tak się cieszymy. Prawda, Zofia? Tak, jeszcze zatańczę przykucnięcie. Przepraszam, Mario, wierzę. Idź, umyj się, uczysz się chociaż, syna przestraszysz swoim wyglądem. Pozostawieni sami, małżeństwo próbowało omówić sytuację. Może jesteś zbyt surowa dla niej, Zofio. A może naprawdę się zmieniła? Zmieniła się. Przy każdym piwnym kiosku takie stoją. Może i źle, ale niech to udowodni. Chociaż zanim to nastąpi, ona nas z tobą ze świata zdejmie. To też nie można wykluczyć. Boże, Dmitriju, ile razy wierzyliśmy i się rozczarowywaliśmy. Bardzo mi jej szkoda, ale wygląda na to, że proces jest nieodwracalny. Pije i wątpię, że się zatrzyma. Jestem pewna, że wkrótce nas w rodzinie będzie czworo: dwóch starych i chorych dorosłych i dwóch maluchów. Drugi może urodzić się z odchyleniami. Przepraszam, Dmitriju, boję się o ciebie. Kiedy odświeżona Maria wyłoniła się z łazienki w szlafroku mamy, obudzony Aleksander już siedział na kolanach Zofii. Aleksandrze, malutki, jak urosłeś? Wiesz, kim jestem? Jestem twoją mamusią. Aleksander, przestraszony naporem, przytulił się do babci. No, co ty się boisz, chodź na ręce do mamy. Co, nic o mnie nie opowiadaliście. Niezadowolona, zwróciła się do rodziców. Co mogliśmy powiedzieć dwuletniemu dziecku? Tym bardziej, że sami nic nie wiemy. On nazywa mnie mamą. Nic nie szkodzi, Mario, przyzwyczaj się. Przecież zostaniesz. Będziesz się nim zajmować. Uspokajał ojciec. No tak, będziemy chodzić na spacery. Najpierw we dwoje, potem w troje. Aleksandrze, będziesz miał braciszka albo siostrzyczka. Cieszysz się. Nie krępuj się, Mario, wyjmuj prezenty. Przecież coś synowi przywiozłaś. Nam z ojcem to wszystko jedno. A o dziecku pamiętałaś, prawda? Zofio, jestem pewien, że to zupełnie nieistotne. Ostrzegł Dmitrij: Mamo, gdybyś wiedziała nie chcę nic wiedzieć ciężko ci było cierpiałaś, a nikt cię nie gonił mogłaś żyć w domu ze swoim synem. I wszystko byłoby dobrze. Nie cierpiałaś z naszej winy, tylko skaca. Tak, nawet gdyby tak było, co cię to obchodzi? Jestem tu zameldowana, a mój syn tu mieszka. Przypomniałaś sobie o dziecku? A gdzie byłaś, kiedy miał ból brzuszka, kiedy wyżynały się zęby, kiedy mówił pierwsze słowa? Aleksander, nie rozumiejąc niczego, zaczął płakać. Maria też z łzami wybiegła z kuchni. Wróciła zaraz. Jakie miejsce do spania można zająć? Czy macie dla mnie dywanik przy drzwiach? Ojciec, coś pocieszającego mówiąc, poszedł uspokajać córkę. Matka siedziała, pocieszała Aleksandra. Kruchy, niespokojny, ale jednak pokój odchodził z domu. Zofia nie wiedziała. Co robić? Nie chciałaby córka została, ale gdzie ją wyrzucać w takim stanie? Miesiąc, więc trzeba będzie poczekać miesiąc. A, i jeszcze miesiąc na rekonwalescencję. Zofio, chyba źle robisz? Trzeba zobaczyć, co będzie dalej. Wydaje się, że jest poważnie nastawiona powiedział wchodzący Dmitrij. Zofia milczała, wiedziała, co będzie i się nie myliła. Drugi chłopiec Siergiej urodził się dwa tygodnie później słaby, chorowity Maria wypisała się wcześniej niż on przyszła do domu. Samotnie dziecko na razie zostało w szpitalu. Dwa tygodnie oczekiwania były względnie spokojne. Maria próbowała wtopić się w rodzinę, zachowywała się dobrze. Ze szpitala też wróciła osłabiona, blada, więcej leżała, nie dopuszczając do siebie Aleksandra, powołując się na zmęczenie. Zofia była z tego zadowolona. Sądziła, że jej córka wkrótce się umocni i pokaże się. I tak się stało. Maria stała się rozdrażniona i zła, nie chciała zabierać Sergiusza. Odwiedzali go tylko dziadek i babcia. Potem jednak zostali zmuszeni go zabrać, na niezadowolenie młodej matki. Uważała, że dla chłopca będzie lepiej w szpitalu. Być może tym razem miała rację po raz pierwszy. Nie, Sergiusz został przywrócony do jak najlepszego stanu. Nie był chory, ale Maria była całkowicie niezdolna do opieki nad niemowlęciem. Była obojętna wobec starszego syna. Gdy Sofia mówiła, że nie będzie w stanie poradzić sobie z dwójką dzieci, córka odpowiadała, że powinna była zrezygnować zarówno z pierwszego, jak i z drugiego od samego początku. Ale rodzice nie myśleli o tym. Sofia, niech nie będzie ciężarem na twojej duszy. Weźmy ich, będziemy się starać opiekować dziećmi, ile możemy, a potem zobaczymy, co da nam Bóg. Kropka. Tak, nie mam nic przeciwko, oczywiście zabierzmy ich. Kropka. Maria próbowała zachowywać się jak wzorowa córka. Po dwóch miesiącach odeszła znowu. To nie bardzo martwiło Sofię i Dmitrija. W domu stało się spokojniej. Za dwa lata będzie rodzić nowe dziecko. Sofia gorzko się uśmiechnęła. Ale Maria nie przyszła po dwóch. Tylko po trzech latach. A na czwartego rodzice dostali wiadomość, że Maria zmarła. Zabiła ją marskość wątroby. Sofia przeżywała to nieszczęście zaskakująco spokojnie. Swoją ukochaną, piękną i zdolną córkę płakała już dawno, a śmierć pijącej i przynoszącej tylko nieszczęście bezczelnej kobiety była raczej ulgą. Jednak tragedia mocno dotknęła Dmitrija. Nie mógł pogodzić się z tym, że nie ma już jedynego dziecka. A to oznacza, że nie ma nadziei, że sobie poradzi. Stanie się taki, jak wcześniej. Obwiniał siebie, żonę, nawet wnuka, o to, że nie ma już Marii. Pomimo starań Sofii, by wesprzeć jego podkopane siły, słabł z dnia na dzień. I drugi zawał był ostateczną przyczyną śmierci nieszczęśliwego ojca. Sofia została sama w wieku 62 lat z dwójką małych wnuków. Aleksander skończył pierwszą klasę. Sergiusz miał tylko 5 lat. Babcia nie mogła dać im tego, co mogła dać ich matka, nawet jeśli by chciała. I po CEO. Ile lat Maria straciła, a jak to się skończyło? Mimo uczucia winy oddała najpierw jednego, a potem drugiego wnuka do internatu. Nie zrezygnowała z nich, zabierała ich co weekend, starała się rozpieszczać ich, ile tylko mogła. Ale widziała, że chłopcy są obrażeni na babcie. Jak to się skończy? Zastanawiała się Sofia i nie myliła się. Wnuki nie odnosili sukcesów w nauce. Nauczyciele i wychowawcy skarżyli się na ich zachowanie. Ale już starsza kobieta nie mogła nic z tym zrobić. Nie sądzę, że twoje wnuki wyrosną na normalnych ludzi. Przygotuj się, babciu. Oczywiście postaramy się z naszej strony coś zrobić, ale rozumiem, że wszystko to jest bezcelowe i bezskuteczne. Nie chcą się uczyć ani nawet normalnie komunikować nawet z rówieśnikami. Bardzo dziwne dzieci. To rzadko się zdarza w mojej praktyce, mówiła Sofia dyrektorowi internatu. Sofia była zmęczona, wyczerpana, samotna i bezradna. W pewnym sensie przejęła spokojny fatalizm zmarłego męża. Myślała, że wszystko się ułoży, że chłopcy zrozumieją, że dorosną i przerosną problemy wieku. Myśli o dziedziczności i zachowaniach matki w czasie ciąży odrzucała. Ale nawet gdyby nie odrzucała, co mogłaby zrobić. Chłopcy opuścili internat i nie kończąc właściwie edukacji i nie zdobywając średniego wykształcenia, nie mieli zamiaru dalej się uczyć. Babcia nie była dla nich autorytetem ani nawet ukochaną osobą, o którą by się troszczyli. Stała się zbędną w domu, co przypominali jej codziennie i co godzinę. Pewnego dnia już dorosłym mężczyzna znudził się nawet niesłyszną i prawie niewidzialną obecnością babci w życiu. Tak więc Sofia znalazła się na ulicy. Jakie to jest na końcu osiemdziesiątych lat, nie trzeba tłumaczyć. Nieszczęśliwa Staruszka nie mogła nic zrobić. Żeby poprawić swoją sytuację. A dokąd mogłaby się udać o pomoc, nawet nie wiedziała. A nawet gdyby wiedziała, pewnie by się wstydziła. Jak można opowiedzieć o tym, w co przekształciło się jej życie? Córka, która zmarła z powodu alkoholizmu, wnuki, którzy czuli do niej tylko wstręt. A co zrobić starej kobiecie, która znalazła się bez dachu nad głową? Tylko śmierć dawała nadzieję na uwolnienie, na którą nie trzeba było już długo czekać, bo trzeba było spać, gdzie się da i jeść to, co udało się znaleźć. Jedynym smutnym aspektem było to, że po jej śmierci znajdą ją obcy, obojętni ludzie, którzy uznać ją za starą, głupią kobietę, która żyła bezcelowo i umarła gdzieś na ulicy, tylko psując nastrój ludziom i sprawiając im kłopoty. Nikt nie będzie wiedział, że kiedyś, nie tak dawno temu, była całkiem porządnym człowiekiem, a w jej życiu były momenty szczęścia i piękna. Teraz zostanie ona po prostu porzucona jako brzydka staruszka i zapomniana. Z goryczą w sercu myślała o tym, ale nawet myśląc o śmierci i wyzwoleniu, nadal troszczyła się o utrzymanie życia, szukała jedzenia i myślała o schronieniu. Jej emerytura była przekazywana na kartę, ale wnuki bez słowa ją wyjęły. Teraz żywność, którą można było zjeść, znajdowała na ulicy. Okazało się, że to nie takie trudne. Niechujni ludzie zostawiali na ławkach lub w pobliskich koszach niedojedzone paczki hipsów, kanapki, cukierki. Jeśli udało się jej dostać do kawiarni, na stolikach można było znaleźć całkiem jadalne resztki. I ile tego naprawdę potrzeba? Sofia dawno zapomniała o uczuciu wstrętu. Nawet kosze na śmieci nie przeszkadzały jej. Jej buty były już znoszone, ale nadal miała nadzieję na znalezienie jakichś butów lub czegoś podobnego. W jednym z koszy zobaczyła brudny plastikowy worek, w którym coś było. To nie było jadalne na ceo wskazywały kontury, ale to była mała książka. Wyciągnęła worek zupełnie mechanicznie, nie mając nadziei na coś wartościowego. Po prostu nie mogła przejść obok książki. Nie miała zamiaru czytać A i nie miała do tego warunków, ale było jej szkoda. Teraz kosz zostanie wyrzukony do śmieciarki, gdzie wszystko zostanie rozdrobnione wraz ze wszystkimi innymi śmieciami, ale jeśli położy książkę na ławce, to może komuś się przydać. Rozpakowała worek. To nie była książka, ale dokumenty. Paszport, prawo jazdy i jeszcze jakieś inne dokumenty. To musiało być ważne dla ludzi, prawdopodobnie zgubili. To jest takie trudne do odtworzenia. Właścicielem paszportu był dość młody mężczyzna. O, a oto i adres, niedaleko stąd. Cóż, nie mam innego wyboru, pójdę oddać. Kropka. Było już późne popołudnie. Zadzwonię na domofon, może otworzą, może uda mi się przenocować na klatce schodowej. A może za zwrócenie dokumentów coś mi dadzą. Kropka. Z takimi myślami Sofia kierowała się do domu, w którym mieszkał ten ktoś, kto zgubił takie ważne dokumenty. Zadzwoniła. Dzień dobry, szukam Andrzeja Kowalskiego. Kropka. To ja. Kropka, i odpowiedział zmęczony głos. Znalazłam pana dokumenty, paszport i inne, przyniosłam je. Kropka. Serio. Wejdź, proszę, szybko. Kropka. No, jeśli chodzi o szybkość, to nie jestem pewna. Nogi już prawie nieposłuszne, a kapcie prawie się rozpadły. Tak więc poszła jak tylko mogła. Ten sam Andrzej już stał w drzwiach mieszkania, ledwo się mogąc doczekać. Sofia podała mu sto z dokumentów. On pośpiesznie przeglądał je ze zdumieniem i z ulgą przykleił się do framugi. Ach, kochanie, dziękuję Ci tak bardzo, to całe moje życie i naprawdę doceniam, że przyszłaś tak późnym wieczorem. Ach, proszę, nie ma sprawy, rozumiem, jak to ważne, jak udało Ci się je wyrzucić. Nie ja, ukradziono mi dokumenty, znaczy tam były także pieniądze, ale nikt ich nie wyrzuci do kosza. Wyrzuca, Sprostowała to mechanicznie staruszka. Co, przepraszam? Nie ma słowa, wyrzuca, mówimy, kłada lub układa. Przepraszam, kropka. uśmiechnęła się. To moja wada, kropka. Nie ma sprawy, to moja wina nie mogę się przestawić. Czy możesz podać mi trochę wody? A może herbaty? To byłoby wspaniale. A ty byłaś dobrą nauczycielką, bardzo kompetentną. Po prostu jestem taki głupi, wyzywam siebie za to, ale nie mogę się tego oduczyć, kropka. Słowa Andrzeja bardzo podobały się Sofii. Pamięta o niej i to się liczy. Zrobiło się jej lepiej w głowie. Andrzej zaprowadził ją do dużej i pięknej kuchni, gdzie usadził ją przy stole. Uważnie i z pewnym zdziwieniem oglądał tę, którą pamiętał jako niemal młodą i piękną, zawsze schludnie i stylowo ubraną. A co pani robiła tak późno na ulicy, a nawet w śmietniku. Na ulicy Andrzej żyje, a w śmietniku szukałam jedzenia kropka. Jak to jest możliwe? I Sofia, przy herbacie i przekąskach, nie zauważyła, jak opowiedziała całą smutną historię swojego życia. Tak właśnie się skończyło. Była taką nauczycielką, taką matką i babcią, a teraz kończy swoje życie na śmietniku. Nie przepraszam, ale to nonsens. To nie moja sprawa, aby oceniać, kim jesteś, ale nie powinno tak być, rozumiesz. Rozumiem, ale to jest tak. I nie mogę z tym nic zrobić. Kropka. Ja mogę i zrobię. Więc tak, dzisiaj zostaniesz u mnie na noc, a jutro zajmę się tymi wnukami i innymi sprawami. Nie można zostawiać wszystkiego tak po prostu niedowiary, jak łatwo się poddałaś. Kropka. A nie ma sił, Andrzej. Byli i odeszli. A co ty, no co ty możesz zrobić? Wyrzucić ich z mieszkania? Nie, są tam zarejestrowani. Wprowadzić mnie? Tak, ale oni urządzą mi życie tak piekielne, że samodzielnie odejdę. Po prostu nie ma innych opcji. Kropka. Ja mieszkam sam, mam duże mieszkanie. Zostań u mnie, aż rozwiążemy twoje problemy. Wymienimy twoje mieszkanie na mniejsze. Dostaniesz przyzwoite jednopokojowe. Co do wnuków, zorganizuję tak, że i swoim wnukom wyznaczą nauczycieli do dręczenia. W porządku. Brzmi magicznie. Zbyt magicznie, by być prawdą. Ale dla możliwości spędzenia choć jednej nocy w mieszkaniu, jestem gotowa w to wierzyć. Kropka. A ja będę szczęśliwy, że mogę choć trochę być czarodziejem. A teraz idźmy spać. Widzę, że ledwo siedzisz. Kropka. Andrzej okazał się niezłym czarodziejem. Nie minął miesiąc, a Sofia przeprowadziła się do własnego jednopokojowego mieszkania. Przeniesieli tam również jej cenne rzeczy. Zaczęła żyć swoim życiem tak, jak mogłaby żyć, gdyby pozostała starszą panną nauczycielką. Ale na zdjęciach przypominała sobie, że miała szczęśliwą przeszłość, urocze dziecko o imieniu Maria, przystojnego historyka o imieniu Dmitri i urocze dzieci Aleksandra i Sergieją. Na tych portretach wszyscy byli żywi, szczęśliwi i kochali Sofię. Hali Sofię. Hali Sofię. Hali Sofię. Hali Sofię. Proszę o subskrypcję, o zostawienie, i w górę.